Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, ten kanał został poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia. Jesteśmy jak zabłąkane łodzie. Gdy przyjdzie sztorm, miotają się po falach życiowych problemów i upadków. Gdy ludzie żyli bez Boga i Jego praw, tonęli w wirze chaosu świata, przez grzech swój haniebny nie potrafili znaleźć drogi do portu. A cóż to tam w oddali, czyżby latarnik zapalił światło? My na środku morza toniemy, słusznie giniemy. Żyliśmy bez Boga, bez Jego praw. Zginiemy w odmętach piekielnych otchłani. I znów to tam, to światło w górze, to nie latarnik. To gwiazda morza wskazuje nam drogę. Do wioseł bracia i w górę serca jeszcze tli się dla nas nadzieja. Przybiwszy do portu, wyrwani z piekielnych otchłani, na brzegu stał człowiek z tabliczką, gdzie widniał napis Nadzieja. Jak się nazywa to miasto? Spytałem człowieka, a on odrzekł: To miasto Boże, ostatnia twoja nadzieja. I wiedzcie, przybysze, że lepiej trafić nie mogliście. Królowa, która tu rządzi, na imię ma Maryja. W tym mieście nic wam nie grozi. Jest to port bezpieczny, w którym goi się rany. Otoczony jest wielkimi murami przed sprawiedliwością Bożą. Gdyby nie ona, zginęlibyście w piekielnych otchłaniach morza. Idźcie pod jej tron, ona nikim nie pogardzi. Nawet gdy wyrok potępienia wisi nad twoją głową, ukryj się pod jej płaszczem i siedź cichutko. Ona, gdy spojrzy na ciebie, przytuli cię do serca i będzie wlewać w twoje serce swoją miłość. Będzie goić twoje rany. Nawet Noe przygarnął dzikie zwierzęta do arki, lecz dzikie je wypuścił i dzikimi pozostali. Wy, podobnie jak oni, szukacie ukrycia w arce. Różnica polega na tym, że Maryja, dopóki was nie wyleczy, nie wyprosi wam łaski przebaczenia, nie wypuści was spod płaszcza przed oblicze swojego Syna, przed Jego sprawiedliwość, gdy słusznie odebralibyśmy zapłatę swoją. To miasto Boże, szpital zranionych serc, port dla tonących, nadzieja dla człowieka upodlonego przez grzech. Któż z nas jest tak godny, by stanąć przed Jezusem na sądzie? Co za maniery pchać się z brudnymi butami w czysty dom, gdzie gospodarz odprawia ucztę weselną dla oczyszczonych dusz. Potrzeba nam, bratkowie, udać się do Jego Matki na duchowe wychowanie, by nauczyła nas dobrych manier, które tenże gospodarz toleruje. A któż zna Jego maniery najlepiej, jak nie Jego Matka, która wpoiła Mu, jak to się mówi, wyssał to z piersi matki. Tak więc każdy znajdzie tu nadzieję. Na tym kanale będzie wzrastał w szkole Maryi, goił swoje rany, pod jakąkolwiek upadłością by nie był. Ta dobra lekarka potrafi zagoić każdą ranę. Wystarczy udać się do portu, do miasta nadziei, gdzie pokarm jest obfity w czyste duchowe mleko miłości i balsam czułości na twoje zranione serce, które zagubiło się na drodze do życia. Bratkowie, zanieście ten list do dusz zagubionych, gdyż nauka, jaka tu będzie umieszczona, dla nas i dla tych, co utracili już nadzieję na zbawienie. Naszą nadzieją jest Maryja. Ona zrobi wszystko, byś mógł godnie stanąć przed jej Synem Jezusem. Na końcu pieśń modlitewna, która w dziwny sposób zrodziła się w moim sercu i pasuje do tego kanału. To dla was, kochani, i niech się dzieje wola Maryi, gdyż zawsze jest zgodna z wolą Bożą, gdyż tak sobie Bóg upodobał, by matka wychowywała dzieci w swoim sercu. Na koniec jeszcze prośba, zanieście proszę ten link z tego kanału do wszystkich, bo ten kanał jest szczególnie do zagubionych serc. Tylko i wyłącznie będzie wszystko podawane zgodnie z wolą Matki Bożej. Tu nie będą umieszczane żadne herezje i żadne inne filmiki. Tu będzie tylko kanał, czyli port bezpieczny i ratunek. I zanieście i proszę was, subskrybujcie ten kanał, żeby jak najwięcej dusz tu mogło po prostu znaleźć ukojenie dla swojego serca. A wiecie dobrze, że nie mam kanału zarobkowego, bo jeszcze muszę za wszystko płacić. A to wszystko, kochani, dla was.
wszystko dla was. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka prowadzi drogami Syna. Amen. W każdym z nas.